Pole. Kasiu, bardzo dziękuję. Bądźcie Państwo z nami. Mieszkańcy Opola stanęli dziś także przed innym wyborem. Mogli zdecydować, który wariant nowej przeprawy przez Odrę powinien zostać zbudowany jako pierwszy: trasa średnicowa przez Pasiekę czy obwodnica południowa. Głosowanie odbywa się niemal równolegle z tym do parlamentu. Różnice są dwie. Po pierwsze, inne urny. Po drugie, wynik nie jest wiążący, bo to konsultacje społeczne. Józef Panasiuk jest mieszkańcem opolskiego zaodrza. Kilka razy dziennie przejeżdża ulicą Piastowską. Nie miał wątpliwości, że musi wziąć udział w konsultacjach społecznych. Jestem za opcją przeprawy średnicowej. A dlaczego? Wydaje mi się, że. Dlaczego to nie mam uzasadnienia? Niemniej jednak wiem jedno, że, trzeba, że, po, że przeprawa jest potrzebna. Którakolwiek by była opcja, jest potrzebna, bo ulica Piastowska. Jest w godzinach szczytu i nie tylko. Bardzo zakorkowana. Trasa średnicowa ma przebiegać między innymi przez opolską pasiekę, przeciwko czemu już od dłuższego czasu protestują jej mieszkańcy. Druga opcja to budowa obwodnicy południowej. Należy ochronić wyspę Pasieka. Może damy tej wyspie spokoju trochę? Tyle lat była. Tak, dobra. niech się rozwija dalej, i, i chodzimy tam na spacery. Rozwija się to tak, że to jest bardzo fajna sprawa, więc zostawmy ją w spokoju. Na karcie do głosowania znajdują się trzy pytania: pierwsze dotyczące trasy średnicowej, drugie obwodnicy południowej i trzecie tego, która z inwestycji powinna zostać zrealizowana jako pierwsza. Liczymy na to, że frekwencja będzie wyższa niż w wyborach parlamentarnych. Mówię to z pełną premedytacją, dlatego że uruchomiliśmy też głosowanie online dla tych osób, które z różnych przyczyn po prostu na wybory nie chodzą. Konsultacje mają pomóc władzom Opola w pod właściwej decyzji głosy można oddawać jeszcze do godziny 21.00 we wszystkich komisjach obwodowych w Opolu. Iwona Tokarska, Kurier Opolski.